What's going on, guys? Z tej strony Rogalik i dzisiaj gramy w chowanego w domu ekipy, ale takim trochę oszukany. Natomiast, jeżeli chcesz wygrać 5000 V-dolców, to strzel teraz łapkę w górę, komentarz oceniający film oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. A kto strzeli łapkę w górę w ciągu 5 sekund, nie zachoruje na koronawirusa. Ale to było żałosne. Ale wszyscy o tym mówią, więc w sumie czemu? Nie? Dziękuję widzowie, że jesteście tu ze mną drugi raz, bo wcale pierwsze nagranie się nie zepsuło. I lecimy, macie 2 minutki, let's go, szukam za chwilę, 2 minutki, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. No, gonić, 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 raz, dwa. Ten dom ogólnie jest pełen kryjówek i jest naprawdę tego mnóstwo. Więc serio, naprawdę jest tego mnóstwo. Uwierzcie mi, zaraz zobaczycie, jak zacznę szukać. Na początku sprawdzam kryjówkę, która mnie zoutplayowała, także... Jak ktoś tu jest, to nie polecam. Zobaczcie, jaka tu jest kryjówka, to jest totalny pokczamp. Ogólnie w każdym miejscu na mapie tutaj się można schować, więc to jest naprawdę pogers mapa. Ale dobra, szukamy najpierw delikwenta tutaj, bo często tutaj siedział, ale niestety nikogo tu nie ma. No i dobra, lecimy dalej. Wejdźmy sobie do domku i najpierw przejrzyjmy cały dom. Jeszcze let's go, zobaczcie, na takich plantach tutaj można się chować. Nie wiem, czy tu się ktoś schował, że nie mogę wejść. Chyba tak. Chyba tak, chyba ktoś tu jest. Zapraszam tego delikwenta, który jest w krzaku. O, proszę, proszę. Widzi pan. Dobra, zapraszam tutaj. Idziemy na siłkę. Bo tutaj jest naprawdę bardzo ważny wariant. Jak widzisz tą sztangę tu, byku, masz 10 sekund, żeby ją podnieść. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oj! Nie udało ci się. No i niestety, musisz zginąć. Dobra. Szukamy następnych delikwentów, gdzie oni się tutaj pochowali. Let's go, let's go. Dobra, mamy tutaj typa, chyba, prawdopodobnie, bo tu jest fajna kryjówka, zobaczcie, cyk. Wow, nikogo tu nie ma, a tu? Też nie, kurde, nikt się tu nie schował, a to jest naprawdę fajna kryjówka. Zobaczmy, czy tutaj ktoś sobie siedzi. Okej, okay, zobaczmy, czy za obrazem ktoś jest. No i jest ktoś za obrazem, zapraszam kogoś tutaj, co jest za obrazem do mnie. I dobra, ma pan bandaże? Bandaże, halo? Dobra, stoi pan tu, za tą ladą. Pani w zasadzie, za tą ladą. O tutaj gdzie stoję ja dokładnie. Za ladą. Aha, pan nie ogarnia. No to pan nie żyje. Okej, okay, ale nikogo tutaj nie ma. Sprawdźmy tą miejscówę. No i mamy kogoś, panią Bright Bomberkę. Zapraszam na basen. Zapraszam na basen. Dobra, i pani Bright Bomber za pierwszym razem musi wskoczyć z tej deski na ten, za jednym skokiem. Możesz od tej pory wykonać tylko jeden skok. Z tej deski musisz wskoczyć tu na górę, na balkon. Wiesz o co chodzi, czy nie? O, w ten sposób, zobacz, cyk. I jesteś na balkonie. Od tej pory możesz wykonać tylko jeden skok. Uwaga, go. No niestety, nie udało się, więc giniesz. Camper pol. Witam serdecznie panią. Damy takie samo zadanie, chodź tutaj. Takie samo zadanie, z tej deseczki, cyk. Na balkonik. Jeden skok od tej pory możesz tylko wykonać. Ja mierzę i start. Aga, biegnie, biegnie, biegnie. Niestety, Wiktor Kowar, nie udało się. Dobra, poszukajmy jednak ludzi tutaj, bo tutaj w tych ogródkach ludzie lubią się chować. Zobaczmy, czy ktoś jest tutaj na wodospadzie. Nie ma nikogo, okej. Okay. Okej, okay, zacznijmy od tego pokoju. Tutaj nam się nikt nie kitra. Tutaj, o, mamy kogoś. O, mamy pana do koszykówki. Zapraszam. Tutaj staje pan na kanapie, albo nie, pod kanapą, pod kanapą. O, tak w ten sposób jak ja dokładnie. I tu, gdzie się pan schował, gra pan w koszykówkę. Ma pan 4 strzały bandażem i inaczej pan zginie. 3, 2, 1, start. Wow! Trickshot! Gościu! Brawo, to teraz zdradź mi, gdzie się kto inny schował. Aha! No dobra, to możesz się schować. To nie jest, że ktoś sobie tu stał. Dobra. Ogólnie tutaj chyba za obrazem można wejść, ale nikt się nie skumał, że można to zrobić, więc to plus dla niego, bo już bym go znalazł. Ale dobra, przeszukajmy dokładnie ten pokój jeszcze raz, bo tutaj ktoś mógł też się schować, bo zobaczcie, jaka jest tu koza kryjówka, z której nikt nie skorzystał. Także... O! I mamy delikwenta. Zapraszam z tego krzaka. Ej, do ciebie mówię. Jesteś tu przecież, nie? No, zapraszamy delikwenta i masz... jaką by ci dodać karę? Dobra, masz 10 sekund, żeby zatańczyć default dance. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No niestety to nie jest default dance, więc nie żyjesz. Wyjdziesz z trzaka. 5, 4, 3. Dobra, masz 10 sekund, żeby zatańczyć default dance'a. 9, 8, 7... 6, 5,
4, 3, 2, 1. Niestety, nie żyjesz, Oliver. 21. Tutaj. O, mamy kogoś, mamy kogoś. Zapraszam tego pana tutaj. Zapraszam tego pana tutaj. No i dobra, zapraszam ze mną. Delikwencie mój kochany, czy jesteś tak silny, żeby podnieść tą sztangę, która tutaj jest? Masz na to 15 sekund. 15 sekund na podniesienie sztangi. 15 sekund, mordo, nie płacz. Nie płacz, mordeczko, smutno mi jest. Zobacz, jak ja tu macham tą sztangą. No niestety, Capix. No ale dobra. O! Szaku! Dlaczego tak zrobiłeś? Masz 15 sekund na pokazanie mi, gdzie ktoś jest. O, dobra, Szaku. Dzięki, ale wiedziałeś, że tego nie przeży... Szaku mnie strollował. Why Szaku mnie strollował? Szaku, dlaczego mnie strollowałeś? Jest mi smutno. Albo nie strollowałeś, tylko po prostu nie wiedziałeś. Szaku mnie strollował. Halo, tu was nie ma. Tutaj znalazłem Szaka, więc tutaj dalej nie poleciałem, więc może jest taka szansa, że jesteście po prostu gdzieś tutaj pochowani. Na przykład tu. O właśnie, tak myślałem. Chodź. Chodź do mnie, mordko. Brawo dla ciebie. Zostałeś odnaleziony w krzakach. Dlatego musisz podnieść sztucer i mnie zabić. Żartowałem. Nie żyjesz. Dobra, szukamy dalej. Szukamy dalej. Przepraszam, musiałem to zrobić. Ach, nie sprawdzałem w łóżkach w sumie. W szafach. Szafy sprawdzone. Serio, nikogo nie słyszę. Okej, tu nikogo nie ma. Kurde, zobaczcie, już kryjówek sprawdziłem, a tutaj totalnie, totalnie nikogo nie ma. Totalnie nikogo nie ma. Ej, a czy tu mogę się schować tu? O mi, jakby ktoś się tu schował, to już totalnie by było koniec gry, nie? Dobra, nie wiem, czy się poddać, czy nie. Bo obawiam się, że to są takie miejscówki, które ja po prostu przeoczyłem, że za bardzo szukam. Dobra, jeszcze chwilka, jeszcze chwilka. Okej, tutaj jest miejsce, w którym rzucał ziomek w koszykóweczkę. No ale faktycznie tutaj nie ma nikogo. Nie wiem, no dobra, no muszę się poddać, no. Zapraszam was na basen, pokażecie mi swoje kryjówki. Bo naprawdę, ja nie wiem, no muszę się poddać, naprawdę. Nie mam pojęcia, o ktoś tu wybiega, o ktoś tutaj w ogóle był. Ktoś tam był, jakim cudem, halo. Dobra, czerwony rycerz, pokaż kryjówę, bo się śmiejesz. Czyli przebiegałem obok ciebie 100 milionów razy. Wow. Wow. Nie no, byku! Gdzie ty poleciałeś? Aha! Tu się schowałeś. Dobra, czerwony rycerz. Zabijam cię. Jaki miałeś nick? Skwiotek! Skwiotek, dobra, ten żółty ziomek. Teraz pokaż żółty ziomku. Skwiotek, masz punkcik. U mnie, za to. Aha. Czyli ty byłeś na drzewie, mimo że ja latałem na drzewa. Smalczyk, dobra. Pięknie. Teraz Iris. Iris, pokaż, gdzie byłaś. Nie, ta mapa ma za dużo kryjówek, totalnie. Trzeba ją zbanować. No, Iris jeszcze powie, że była w takim obvious miejscu, że... Nie no, niemożliwe, przecież ja sprawdzałem wszystkie choinki, Iris. Musiałaś się ruszać. Musiałaś się ruszać. Anihilator Romkę, dobra. I teraz ty, byczku. Ostatnia osoba. Ty byłeś w domku, więc ciekawi mnie bardzo, gdzie byłeś. Ciekawi mnie bardzo, gdzie byłeś. Na górze czy na dole? Na górze pewnie. Na górze pewnie. Nie no, przecież tu się pierwsza osoba schowała. Byku. A gdzie byłeś w innej kryjówce? Bo ja tu zabiłem, więc widocznie oszukiwałeś. Ja tu zabiłem pierwszą osobę. Aha, bo ja ci dałem Aha, bo ja ci dałem szansę, tak? Okej, dobra, ale jesteś ziomkiem, dobra, Nikuś 9149. Dobra, dzięki wam bardzo, mordeczki, za oglądanie. Naprawdę miło mi było z wami nagrać po raz 25 tą mapę.
bo trochę były przeszkody. No ale, trzymajcie się i dzięki wam bardzo. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwonem. Na razie, piona!